pierwszej dekadzie 60. lat studiowałem architekturę i to był początek moich studiów na Politechnice Krakowskiej, to znaczy początek architektury, a sprawy muzyczne interesowały mnie zawsze równolegle, bo do szkoły zostałem posłany równocześnie i do szkoły podstawowej, i do szkoły muzycznej w tym samym czasie, a więc te zainteresowania były w liceum, było zainteresowanie muzyką popularną, czyli może nie tyle popularną, co jazz. Fascynował mnie jazz. Jazz z całą podejrzaną otoczką, z całym, można powiedzieć, degrengolowanym demobilem, który towarzyszy temu, oraz dynamicznym i ekspresyjnym anturażem, który też ma miejsce z jazzem. Opera do libretta Wiesława Dymnego, którą cytowałem fragmenty te, była moim upadkiem, dużym upadkiem. No nie na łopatki, bo ja chciałem tę operę napisać, napisałem ją, ale już na 2 tygodnie przed premierą ukazała się w naszym krakowskim Życiu Literackim druzgocąca recenzja. O tyle mnie to cieszyło, że na 2 tygodnie przed premierą. To znaczy jeszcze nikt spektaklu nie widział, ale recenzja była druzgocąca. Świadczy o tym, że to komuś bardzo przeszkadzało, uwierało. No i to już w jakimś sensie jest sukces. Natomiast generalnie opera nie odniosła sukcesu. Mam wrażenie, że no trochę trudności obiektywne się tego, bo ten tekst Wieśka Dymnego, absolutnie genialny tekst, jest takim dialogiem po 70 latach ze Stanisławem Wyspiańskim, dialog w sprawie weselu, o naszej kondycji, o naszym obyczaju, o naszej historii, o wielu cechach niskich, ale też i szlachetnych. I takim dialogiem był poemat Wiesława Dymnego, Polski szynkwas żydowski. I tak się szczęśliwie w jakimś sensie złożyło, że tuż przed premierą, naszą premierą, spalił się Teatr Narodowy. I Krzysztof Jasiński, który reżyserował tą operę, zaproponował ku mojemu zachwytowi, ażeby tą operę zagrać właśnie na gruzach spalonego Narodowego Teatru. No ale się nie zgodzili w Warszawie. Więc zagraliśmy to w namiocie 10 razy i na tym historia tej opery się skończyła. Żel artem nazwał to nasz krakowski znakomity profesor, poproszony o określenie tego, co robię kilkanaście lat temu. Pan Tadeusz Nyczek, kiedy mu pokazałem pracę, mówi: nazwij to żel art, a będziesz miał to, czego oczekujesz. Te żele, mam wrażenie, zostały stworzone na potrzeby dzieci. Ja to używam jako surowiec malarski, bo mnie to bardzo ciekawi od początku. No naturalnie mam bardzo szeroki teraz dostęp po kilkunastu latach do najnowszych, że tak powiem, osiągnięć żelowych, a więc brokatowych, jakichś pastelowych. Dużo tego jest, a technika już pozostaje raczej umiejętnością, którą się nabywa w miarę. Natomiast miło mi jest, jeśli pan pyta o to, zaprezentować autorską koncepcję żel artu. Czym on jest? A więc żel art jest połączeniem współczesnej ekstrawagancji z konwulsywną klasyką.